W dzisiejszym filmie Spec Simulatora po pierwsze rozpoczynamy już ostateczne przygotowania do update'u, no bo jak oglądacie ten film, to update jest za kilka godzin i dzisiaj opowiem wam o nowych, ciekawych likach, bo jak się okazuje, nie tylko dostaniemy takie tutaj jajko, jak widzicie, ogólnie jeżeli chodzi o te jajka, to jak dobrze pamiętacie, musicie być w gierce przez 45 minut po update'cie, żeby te jajka dostać i polecam wam to zrobić, bo to będzie prawdopodobnie najłatwiejszy huge pet, jakiego kiedykolwiek zdobyliście, jeżeli sprzedacie te jajka, nie otwierajcie tych jajek pod żadnym pozorem, bo szansa na huge'a to będzie 0,01%, czy coś takiego, na pewno będzie giga mała szansa, a takie jajka myślę, że na starcie będą spokojnie po 3 miliony gemów, no to na przykład ja mam 21 rangę, czyli będę miał 21 jajek, no to mam 63 miliony gemów, czyli tak naprawdę mam darmowego huge peta dzięki temu, bo huge pet chodzi 45 milionów teraz. Jakby tak jak mówię, najlepiej te jajka sprzedać od razu, nie zostawiajcie ich sobie, bo one nie urosną z ceną, bo te jajka będzie się dostawać co update, a więc na starcie one będą dużo warte, bo youtuberzy będą kupować te jajka pod odcinki i tak dalej, będą zawyżać cenę, a po starcie ludzie zobaczą, że to jest nic nie warte i to zaczną zaniżać cenę tego. Czyli polecam wam zrobić tak, wchodzicie o 18, gracie 45 minut, dostajecie jajka i od razu idziecie na Trade Plaza je sprzedać. Jakby no tutaj macie tą tabelkę, jak to dokładnie wygląda, czyli no te 45 minut siedzicie w gierce, nic nie musicie robić i dostajecie te jajka. Po prostu po 45 minutach powinno wam wyskoczyć jakieś takie okienko, gdzie będziecie mogli sklejmować te jajka. Ale dobra, na starcie zróbmy to co zawsze, czyli pójdźmy oczywiście Daycore odebrać. No i dzisiaj chciałbym kupić dużo potek, nie wiem czy mi się to uda. Głównie te potki kupowałem, mam 210 tysięcy potek na damage. Chciałbym tak chociaż do pół miliona tych potek dobić, ale kupowanie tych potek jest tragiczne, bo ludzie w mega małych stakach to wystawiają. Dobra, zobaczmy liczę gemów, 295 tysięcy, no to no nie za dobrze, powiem wam. Dobra, jakby jeszcze jedna rzecz, to możemy sobie oczywiście odebrać skrzynkę Rebirthu trzeciego i idziemy na Trade Plaza, bo tam zaczniemy nasze przygotowanie, tylko no proszę mnie tu wystrzelić z tej rakiety, zepsuła się, nie chce mnie wystrzelić. Dobra, wystrzeliło mnie. Dobra, mam nadzieję, że jakoś w miarę szybko uda mi się przejść to obi i nie spadnę i dojdziemy do tej skrzynki Rebirthu trzeciego. Dobra, na szczęście w miarę szybko nam się to udało za drugim razem. Czy dzisiaj będzie huge pet? Dzisiaj też niestety nie ma huge peta. Dobra, mniejsza w to. Jakby pójdźmy w sumie jeszcze na drugi world, bo tam będzie tak naprawdę pierwszy leak, jeżeli chodzi o rzeczy do nowego update'u. No tu jest napisane, że jutro, ale jak wy ten film oglądacie, to dzisiaj update jest. I jeżeli chodzi o pierwszy leak, to musimy sobie pójść, już wam mówię gdzie. Musimy tutaj pójść na Chest Ride, bo jak wiecie, dostaniemy bardzo podobną gierkę do Chest Ride'u. Dostaniemy no to, co już wam pokazywałem, to z tym rozwalaniem rzeczy, ale prawdopodobnie w tej gierce może być jakieś jajko dominusowe, bo w tej minigierce są takie dominus właśnie obiekty. I ogólnie też zostały zlikowane dwa dominus jajka, zwykła wersja i gold wersja. No i też te dominus pety, które wam ostatnio pokazywałem, które myślałem, że będą do exclusive jajka, ale jak się okazuje, możliwe, że dostaniemy inne exclusive jajko. A więc w tej minigierce możliwe, że też będzie dominus jajko z dominus petami. No prawdopodobnie nie będzie dominus huge'a, bo będzie ten elektrokat po prostu w tej minigierce, ale no jest to dosyć ciekawe właśnie z tą minigierką. Jeżeli chodzi o exclusive jajko, no to dostaniemy Doodle jajko. Jak ktoś grał w starego pet symulatora, no to dokładnie wie, jak to wygląda w taki sposób i dostaniemy też takie doodle pety. Nawet powiedzmy w miarę to wygląda, niby coś nowego, bo takiego exclusive jajka nie było, no ale w starym pet symulatorze cały taki world była, więc tak połowicznie coś nowego dostaniemy tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o to doodle jajko, to jest pewna giga mocna rzecz z tym związana i to nie jest w ogóle podobne do Prestona. Żeby wam o tym opowiedzieć, to pójdźmy sobie najpierw na Trade Plaza i sami się przekonacie. No i jak dobrze wiecie sami, Preston jest strasznie, strasznie pazerny na robuxy i za robuxy rzeczy raczej nie daje z Afriko, no chyba, że tutaj teoretycznie jakieś takie rzeczy są, no ale to też musicie wydawać te robuxy, żeby to wam z Afriko się pokazało. Tutaj jak widzicie exclusive jajko 400 robuxów pokazuje, a zobaczcie tutaj ten wpis, Preston napisał, że będziecie mogli dostać exclusive jajko z Afriko, jakby na mapkach randomowo będą właśnie takie duże jajka, giant jajka i jak rozwalicie takie giant jajko, to dostaniecie exclusive jajko normalnie. Nie wiadomo, czy to doodle jajko będzie takim w 100% darmowym, czy to po prostu będzie działać tak, że doodle jajko będzie tutaj za 400 robuxów, ale też będziecie mieć małą szansę, że gdzieś tam na mapce wam się zrespi takie giant jajko i będziecie mogli sobie je kupić. Skoro o tych exclusive jajkach mowa, to może sobie kupmy jakieś, żeby na dobry start coś nam wyleciało, jakiś siódżek, tylko no, czemu ci ludzie tak drogo zawsze to wystawiają? Dobra, nie chce mi się szukać taniej, po prostu na starcie sobie tak jedno cyknijmy jajko, później więcej otworzymy tego tylko po normalnej cenie. To jedno sobie tak otworzymy, cyk, zobaczmy co nam wyleci na dobry początek filmu, czy wyleci nam huge pet właśnie, dawaj, dawaj huge pet. No niestety nie wyleciał no huge pet. Jakby ja ostatnio trochę tego otwierałem, tych jajek, czy przypadkiem do huge jajka już nie mamy wystarczająco, mam 11 tych, tutaj ten, no
tych szkoda, bo są drogie, tego OG też szkoda. Chociaż powiem wam, że cena jakoś się nie różni, jakby w taki sposób to zrobić. No to niedużo nam brakuje. Brakuje nam 4 ekskluzywów, 4 punktów. Dobra, to kupmy sobie 4 ekskluzywy. Jeszcze otworzymy Huge Jajko i weźmiemy się za te przygotowania, bo jeszcze w ogóle nic nie zrobiliśmy do przygotowań. Musimy kupić jakieś takie tanie 3-punktowe jajko. Ten Super Tiger jest w sumie tani. Kupmy takie ekskluzywy. No i tutaj na tej budce mamy ciutkę drożej, ale no niech będzie, kupmy to w taki sposób. Kupmy jednego takiego peta. Pochłupmy od razu Jestera, to też kupmy sobie jednego Jestera. Dobra, i mamy na Huge Jajko, oby znowu wyleciał nam jakiś shiny albo gold. Jakby powiem wam, że ja mam farta do tych jajek. Raz golda trafiliśmy aliena, który był dużo warty, później shiny trafiliśmy. Dobra, zróbmy to w taki sposób i sobie za 800 robuxów kupmy to Huge Jajko. No i dobra, i cyk, i mamy Huge Jajko. A więc na starcie też sobie otwórzmy Huge Jajko, które jest warte prawie 150 milionów gemów. Proszę, żeby wyleciał nam jakiś shiny albo gold, albo rainbow, albo shiny rainbow, albo shiny gold. Coś, co nie będzie zwykłym petem i nie będzie najgorszym petem. No i najgorszy zwykły nam wyleciał. No to tyle z mojego farta, powiem wam. Ile on w ogóle jest wart? Jest wart chociaż 60 milionów? 51, no dobra, to nie opłacało się otwierać tego jajka. I jakby ogólnie powiem wam, że zanim się jeszcze weźmiemy za przygotowania, to chciałbym sprzedać dwie rzeczy. Enchanty. Pierwszy enchant to tego Diamond Chest Mimika. On trochę rośnie z ceną, ale tak nie jakoś mega dużo, bo on jest słaby. On respi tylko co jakiś czas skrzynkę, która daje 5000 gemów, no to jest praktycznie nic. On trochę rośnie z ceną, bo po prostu no już tego nie ma. A drugim enchantem, który chciałbym sprzedać, to Lucky Enchant, tylko nie wiem gdzie ja go mam. Na jakimś innym koncie. Ale dobra, wystawimy te rzeczy i pójdę poszukać kolejnych lików. Tutaj na przykład Lucky Enchant za 32 miliony jest. Ale chyba na drugim koncie to zostawiłem. Niech tutaj z przodu zwolni się jakaś budka i spróbuję to wystawić. Dobra, trochę powiem wam to zajęło, ale mamy wolną budkę, więc wystawmy sobie ten enchant. No tak jak mówię, on jest drogi tak dlatego, że już go się po prostu nie da zdobyć w żaden sposób. Jak sobie za tyle zejdzie, to spoko. On jest i tak już bezużyteczny niestety. No jakieś jeszcze takie klucze powystawiajmy. Takie rzeczy, które są mi oczywiście niepotrzebne do niczego. Tutaj te arcade tokeny też muszę sprzedać, bo z tego już nikt nie będzie korzystać. W ogóle tych daker slotów ile mam? 214. Też je musimy sprzedać. No i te piniaty, bo tych piniat też mi się nie chce klikać. Dobra, niech to sobie tak postoi, a w tym czasie możemy w sumie mailboxa sprawdzić, bo dawno nie sprawdzałem tego mailboxa. Tutaj oczywiście dziękuję za wszystkie prezenty, tutaj coś takiego, tutaj takie. Oczywiście odbieram, no odcinek tutaj podka i dziękuję oczywiście, tutaj przydadzą nam się te podki, zwłaszcza teraz, o, tutaj ekskluzyw. I oczywiście hej, tutaj też piniaty, tutaj więcej arcade tokenów, tutaj takie rzeczy, oczywiście za wszystko tutaj dziękuję i tutaj jeszcze kolejny ekskluzyw. Dziękuję za ekskluzyw, w takim razie tutaj kolejny ekskluzyw i pozdro oczywiście, tutaj takie jajko jeszcze, tutaj takie też, może sobie otworzyły te jajka później. Pozdro oczywiście, tutaj też, jeszcze mamy takie rzeczy, tu jeszcze kolejny ekskluzyw, jeszcze jeden tutaj, takie rzeczy, huge podka. No i tu oczywiście jeszcze ekskluzyw na końcu i też pozdrawiam. I w ogóle teraz nie do końca mi sprawdziło chyba tego mailboxa, bo tu takie jajko mi się dodało. Nie chciało mi zeskrolować, ale dobra. Otwórzmy w takim razie sobie to jajko, jak wyleci mi Titanic, to się podzielę z tą osobą, której to jajko było. Ale nie wyleci nam Titanic, wyleci nam Emoji Cat niestety. Dobra, niech to sobie postoi, mam nadzieję, że coś się sprzeda i przy okazji też. Kolejna rzecz, o której zapomniałem, to dalej rekrutujemy do klanu. Wznawiamy rekrutację, a więc jak macie plus 10 huge i jesteście aktywnymi graczami, to możecie się zgłaszać na Discordzie, link jest oczywiście w opisie. Dobra, i łatwo zarobione 140 milionów, wracamy do kwoty 1,5 biliona. Tak jak mówię, ten enchant, który sprzedałem, prawdopodobnie będzie rósł z ceną i za tydzień będzie więcej warty, ale ja chcę po prostu gemów mieć więcej. Dobra, niech się jeszcze tej temki posprzedają, mam nadzieję, że coś tu się jeszcze sprzeda. Dobra, i powiem wam, że sporo się sprzedało tego, mamy całkiem pokaźną ilość gemów, teraz jeszcze trzeba je wydać. Jakby nie będę was męczyć wydawaniem tego, bo to zajmie mi naprawdę, naprawdę długo, ale jedno, na co chciałbym oczywiście wydać, to jeszcze ekskluzyw jajko i fajnie byłoby jeszcze to kupić z Active Huge'ami, bo wtedy mógłbym sobie nowego Huge'a od razu po update'cie otworzyć, ale to jest ryzykowny biznes. Jakby żegnamy się już niestety prawdopodobnie z tym ekskluzyw jajkiem, znaczy niestety, może stety, no bo ładniejsze dostaniemy, albo nie ładniejsze, tylko gdzie to jajko jest, jakby otworzymy, dobra, tutaj jest, to prawdopodobnie moje ostatnie jajko, takie, które otwieram tutaj, no i niestety ostatnie za słabym petem. Dobra, sprawdźcie sobie nowy film z mojego drugiego kanału, który wam się w tym momencie wyświetla i do następnego filmu.